Ale są w nauczaniu Jezusa elementy dużo groźniejsze. Jezus wielokrotnie żąda zaprzepaszczenia szczęśliwego życia i zainwestowania wszystkiego w relacje z Nim. Mateusza 6 i Łukasza 12. Nie troszczcie się o życie, co macie jeść, ani o ciało, czym się macie przyodziać. Nie pytajcie, co będziecie jedli, co będziecie pili i nie bądźcie o to niespokojni. Ojciec wasz wie, że tego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Mateusza 19. Rzekli uczniowie, nie warto się żenić. Jezus im odpowiedział, nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. Są tacy bezżenni, którzy dla Królestwa Niebieskiego sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje. Marka 10. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim. Potem przyjdź i chodź za mną. Łukasza 12. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Mateusza 13. Podobne jest Królestwo Niebieskie do kupca. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Mateusza 16. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie, z mego powodu znajdzie je. Jana 12. Ten, kto kocha swe życie, straci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je. Przy tym Jezus pochwala zrujnowanie nie tylko własnego życia, ale również życia wszystkich najbliższych osób. Mateusza 10. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Łukasza 14. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, co w kontekście najwyraźniej oznacza, że dzieci, żony i tak dalej są również tym, co się posiada, nie może być moim uczniem. Marka 10. Piotr powiedział, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. I Jezus odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz w tym czasie domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Opuszczenie rodziców i opuszczenie dzieci Jezus pochwala. Czy rozumiecie to państwo? Czy czujecie to państwo?